Dzień dobry, witam Państwa na konferencji jako radnego Rady Miejskiej. Jednocześnie jestem prezesem Stowarzyszenia Miejski Ruch Samorządowy Czas Grudziądza. W dniu dzisiejszym na ręce Pana Przewodniczącego złożyłem pismo z prośbą o udostępnienie Biura Rady do składania podpisów w inicjatywie uchwałodawczej w sprawie poparcia budowy drogi ekspresowej S5. Jest to inicjatywa, którą, żeby wnieść pod obrady, muszą podpisać radni jako grupa radnych. Ja nie posiadam takiej inicjatywy. W związku z powyższym przygotowaliśmy ten projekt, który będzie dokumentem w sprawie poparcia wariantu północnego, który obecnie nie jest w ogóle przewidziany do budowy. Jest to wariant, który by się łączył z wybudowaniem nowego mostu przez Wisłę i są jeszcze kolejne korzyści, żebyśmy zyskali bezpłatny most do przejazdów dla mieszkańców Grudziądza, mieszkańców regionu. Odciążymy most kolejowo-drogowy i jednocześnie także nie będzie konieczności korzystania z mostu autostradowego. To jest jeden z elementów. Kolejną ważną sprawą, żeby tą wersję popierać, jest to, że przez Grudziądz nie przechodziłyby transporty towarowe w takim zakresie, jak jest w chwili obecnej, i wszystkie inne warianty 1, 2 i 3 przewidują Grudziądz jako tranzyt, czyli droga numer 55, czyli nasilenie jeszcze większego ruchu, i musimy robić wszystko, żeby wspierać także okoliczne gminy, gminę Grudziądz, gminę Gruta. Ja tutaj właśnie, korzystając ze współpracy z tymi gminami, opracowałem ten projekt, wykorzystując też i elementy merytoryczne co do samej uchwały. I dzisiaj radnym przekażę drogą elektroniczną z prośbą o poparcie. Mam zgodę pana przewodniczącego, że w biurze rady będzie mógł radny złożyć podpis, ale też pan przewodniczący Łukasz Kowarowski poinformował mnie w dniu dzisiejszym, że są prace nad projektem uchwały też o poparciu tego wariantu północnego przez kluby radnych. Chyba nawet w dniu dzisiejszym będzie przesłana taka propozycja do konsultacji do szefów klubów. Ja dopiero też to otrzymam, bo niestety nie jestem członkiem żadnego klubu, więc takiej wiedzy nie posiadałem. Przygotowując tą inicjatywę, bazowałem na porządku obrad, szanowni państwo, który został nam dostarczony we wtorek. Po analizie tego porządku obrad stwierdziłem, że pomimo dyskusji, która jest prowadzona od dłuższego czasu, nie ma w ogóle tematu poparcia budowy trasy ekspresowej w wariancie północnym. I to i tak jest bardzo późno. My jako władze samorządowe powinniśmy takie działania wcześniej podejmować. Ten dokument będzie stanowił legitymację dla pana prezydenta, że będzie mógł występować do różnych środowisk, do ministerstwa, do władz, które decydują konkretnie o wytyczeniu tej trasy, że jest poparcie Rady Miejskiej, organu stanowiącego gmin miasto Grudziądz. I to jest dokument, który będzie także dawał możliwości współpracy z innymi samorządami. Czyli musimy działać jednością. Co najważniejsze, z tego co obserwuję, wszystkie kluby są za tym wariantem północnym, bo wypowiedzi, czy w mediach lokalnych, czy podczas konferencji, która się odbyła w piątek, gdzie pan prezydent też deklarował, że najlepszym wariantem byłby wariant północny w telewizji krajowej, jest to rozwiązanie bardzo istotne. My jako Miejski Ruch Samorządowy Czas Grudziądza przyglądamy się takim sprawom i byliśmy bardzo zdziwieni, że nie ma tej uchwały, że nie ma na tym etapie żadnego projektu. Tak? Ja mówię, ja jestem tylko radnym niezależnym, który reprezentuje stowarzyszenie, ale my jesteśmy w stanie łączyć się ponad podziałami politycznymi, ponad naszymi różnicami zdań w tych istotnych sprawach, które są bardzo ważne dla miasta. Ta inwestycja, jest to inwestycja, która będzie miała znaczenie na co najmniej kilkadziesiąt lat dla miasta Grudziądza. Rozwiąże wiele kwestii i gospodarczych, i też komunikacyjnych, więc powinniśmy działać wspólnie, ponad podziałami politycznymi, działać razem z gminami, które też mają sprawę dotyczącą lokalizacji tej drogi, a więc między innymi gmina Gruta, gmina Grudziądz. Jestem gotowy na udzielenie Państwu odpowiedzi, jeżeli jakieś są pytania. Nie uważa Pan, że prezydent jakby przespał tą inicjatywę i w pewnym sensie działa na niekorzyść Grudziądza? Znaczy, ja się bardzo dziwię, ponieważ ta sprawa to nie jest sprawa z okresu miesiąca, dwóch, to jest co najmniej dwa lata, gdzie była dyskusja i nie widziałem żadnego merytorycznego dokumentu pomiędzy miastem a decydentami co do tej trasy. Tak? Prezydent
Teraz, gdy będzie posiadał ten dokument Rady Miejskiej, będzie miał pełną legitymację. Oczywiście jest organem wykonawczym i może ma bogatą korespondencję, ale ja tej korespondencji nie widziałem i my nie robiliśmy żadnych działań w mojej ocenie i to też Państwo możecie potwierdzić jako mieszkańcy Grudziądza, żebyśmy mieli jakieś wspólne działania prezydenta razem z innymi samorządami. Pan założenie, że i tak decyduje rząd, ale warto, żeby naciski z dołu, z samorządu, żeby przedstawiać swoje projekty, że nawet swoje pomysły, że nawet jak nie przekonamy nikogo, to warto o tym mówić, bo na tym zależy na przykład gminie czy miasto. Znaczy najważniejsi, Szanowni Państwo, są mieszkańcy Grudziądza, mieszkańcy regionu, mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i to ci mieszkańcy decydują, jaki jest rząd, jaki jest parlament, jaki jest poseł, jaki jest senator, tak? Więc ten głos musi iść i od mieszkańców, i od samorządu. To samorząd jest podstawą działania wspólnoty samorządowej tutaj w Grudziądzu. Żeby taki projekt wszedł pod obrady, ile musi podpisów zostać zebrane? Co najmniej 5 podpisów pod tą inicjatywą musi być zebranych. Jest także przygotowany wniosek o wprowadzenie tego do porządku obrad bezwzględną większością ustawowego składu, czyli 12 radnych musiałoby to poprzeć. Na tą chwilę, kiedy mam wiedzę od pana przewodniczącego, że prace trwają i pan przewodniczący, jeżeli kluby zdecydują, skorzysta z możliwości wprowadzenia własnego projektu klubów na 7 dni przed sesją. Zobaczę, jaka będzie reakcja. Tego projektu nie widziałem. W chwili obecnej pan przewodniczący mi ten projekt zobowiązał się przesłać na skrzynkę mailową i radni też ocenią, czy poprą mój projekt, czy będą chcieli poprzeć projekt klubów. Tak, to znaczy, to są jeszcze konsultacje z tej informacji pana przewodniczącego. Tu jest nieważne, jaki projekt będzie, Szanowni Państwo. Najważniejsze jest to, że będzie jedno zdanie samorządu Grudziądza, gdzie 23 radnych zagłosuje za projektem, czy to moim, przygotowanym w ramach stowarzyszenia, czy klubów. Najważniejsza jest współpraca, bo to są tematy, gdzie nie możemy się dzielić. Musimy działać łącznie dla dobra miasta, dla dobra mieszkańców. Ale wyświetlimy ten projekt, o którym powiedział pan przewodniczący, jest czyj? Jeszcze na tą chwilę nie jest niczyj, bo z tego, co pan przewodniczący mi wyjaśnił, to idzie do konsultacji do klubów. Czyli nie jest to jeszcze projekt ani klubu PiS-u, ani klubu Koalicji Obywatelskiej, ani klubu Sojusz Obywatelski Grudziądz. Na razie jest to projekt przygotowany przez służby chyba pana prezydenta, z tego, co pan przewodniczący mi wyjaśnił, i on będzie dopiero konsultowany. Kluby się muszą zebrać, muszą podjąć decyzję. No i w tym momencie, co jest najważniejsze, ja bym chciał, żeby na sesję 25 stanął jakikolwiek projekt. Czy to będzie wypracowany klubów, czy tej grupy radnych, jeżeli radni poprą moją inicjatywę. I mówię, robimy to ponad podziałami politycznymi. Najważniejsze jest tutaj przyszłość miasta, przyszłość jego gospodarki, przyszłość jego sieci dróg, tak? Bo my tutaj decydujemy o sprawach, które będą miały istotne znaczenie na co najmniej kilkadziesiąt lat. Czy